Tego dnia, 127 lat temu, urodził się jeden z najwybitniejszych Ormian, kawaler Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Walerian Tumanowicz. Walerian Tumanowicz urodził się 1 marca 1894 roku w Baniłowie Ruskim na Bukowinie w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Gimnazjum ukończył w stolicy Bukowiny, w mieście Czerniowcach, studia zaś w Wiedniu. Służył zaś w 3. pułku 2. Brygady Legionów Polskich. Razem z nią przeszedł cały szlak karpacki, od Karpat Zachodnich aż po Karpaty Wschodnie, tocząc wojnę z Carstwem Rosyjskim. Gdy wojna się skończyła, wstąpił natychmiast do Wojska Polskiego i otrzymał stopień porucznika. Po krótkim czasie służby w Wilnie, Rykontach i Białymstoku otrzymał stopień kapitana, a następnie w 1932 roku wstąpił do Korpusu Ochrony Pogranicza i otrzymał stopień majora w 1938 roku. Gdy nadszedł 1939 rok, dowodził 146. Pułkiem Piechoty w bitwie pod Kutnem i nad Bzurą, gdzie wsławił się bohatersko obronie tej części Mazowsza. Potem natychmiast wstępuje do konspiracyjnej organizacji Służby Zwycięstwa w Polsce, nie idzie do niewoli, przebiera się w cywilne ubrania i służy Polsce na terenie Podkarpacia. Przechodzi automatycznie do Związku Walki Zbrojnej, a w 1942 roku jest członkiem Armii Krajowej. Podlega mu okręg mielecki. Z chwilą, gdy zmienił się front, zmienił się również okupant i Walerian Tumanowicz staje do walki z nadjeżdżającymi wojskami NKWD, które zaprowadzają w Polsce sowiecką okupację. Trwa na stanowisku aż do 1946 roku w kolejnych emanacjach, kolejnych zarządów Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W 1946 roku próbuje ustabilizować swoją sytuację, zakładając sklep w Jeleniej Górze, ale gdy przyjechał do Krakowa, został aresztowany 23 października 1946 roku na ulicy Floriańskiej. Rozpoczął się proces 17 oskarżonych z drugiego zarządu winny. Razem z nimi skazany został na karę śmierci. W swoim ostatnim słowie wypowiedział credo całego swojego życia. Z krwi jestem Ormianinem, z ducha i powołania jestem Polakiem. Z mlekiem matki wyssałem nienawiść do Związku Sowieckiego. Wyraził tym swoją bezbrzeżną pogardę dla tych sposobów sprawowania władzy, jakie zaprowadzono po II wojnie światowej na terenie umęczonej Polski. Rozstrzelany został za to 13 listopada 1947 roku w podziemiach więzienia krakowskiego na ulicy Montelupich. Ale żeby tego było mało, jego ciało zostało podzielone na części i rozesłane do różnych akademii medycznych, aby służyło studentom do badania anatomii. Stąd do końca nie wiemy, gdzie jego szczątki są rozsiane po najróżniejszych uniwersytetach polskich. Posiada właściwie symboliczny grób w Krakowie na cmentarzu Rakowickim oraz w Warszawie grób rodzinny, gdzie spoczęła w 2020 roku jego córka Grażyna. Obecnie, 23 marca 2017 roku, prezydent Rzeczpospolitej Odrodzonej Andrzej Duda wręczył córce najwyższe cywilne odznaczenie Polonia Restituta, Krzyż Odrodzenia Polski. Przed nami stoi obowiązek odnalezienia jego szczątków i godnego ich pochowania w wybranym przez Ormian polskich miejscu.
Dziękuję Państwu za uwagę.